W tym filmie mam dla Was listę 8 najlepszych nawyków, które pomogą Wam lepiej zarządzać cukrzycą. Jak zaraz zobaczycie, są to bardzo proste nawyki, które naprawdę łatwo wprowadzić w nasze codzienne życie, a które mogą mieć bardzo dobry wpływ na Wasz poziom cukru, a co za tym idzie, i Wasze samopoczucie. Numer 1. Wysypiaj się. Nie każdy wie, ale sen, a może bardziej jego brak, może bardzo negatywnie odbijać się na naszym poziomie cukru i wrażliwości na insulinę. Nasz cykl dobowy sterowany jest przez hormony. Nasz organizm jest na tyle sprytnym tworem, że pomaga nam zasnąć i się obudzić. Przez to nad ranem obserwuje się często większy wyrzut hormonów odpowiedzialnych za obudzenie nas, a które są jednocześnie przeciwstawne do insuliny. Nieregularny albo zbyt krótki sen, albo też chodzenie spać codziennie o różnych porach, możemy niestety zobaczyć na wykresie poziomu cukru. Na mnie na przykład nic nie działa gorzej niż nieprzespana nocka. Zazwyczaj po niej mam duży opór na insulinę rano i trudny do przewidzenia poziom cukru przez resztę dnia. Cukrzyca lubi regularność, więc postarajmy się chodzić spać codziennie o tej samej godzinie. To, co może pomóc nam szybciej zasypiać, to unikanie picia kawy na wieczór. To jest akurat e, najczęściej popełniany przeze mnie błąd. Unikanie czytania, przeglądania telefonu i oglądania seriali w łóżku. Warto po prostu wyznaczyć sobie granice i traktować łóżko jako miejsce, w którym się wyłącznie śpi, no a nie spędza też resztę dnia. Zadbajmy o brak światła w sypialni. Ciemność sprzyja wydzielaniu melatoniny, która pomaga nam zasnąć. Z tego też powodu często tak ciężko nam się wstaje zimą, kiedy długo jest ciemno. To, co również pomaga mi zasnąć, to jest aktywność fizyczna w ciągu dnia. Ale do niej w tym filmie jeszcze sobie wrócimy. Numer 2. Jedz warzywa przed głównym posiłkiem. Takim zdrowym nawykiem, który jest ostatnio bardzo. Na czasie jest zjedzenie małej sałatki z warzywami przed głównym posiłkiem. W poprzednim filmie na moim kanale, który polecam wam nadrobić, jeśli go nie widzieliście, mówiłem, że zaczynanie posiłku od takiej prostej sałatki jak rukola, pomidor, ogórek i przykładowo olej lniany, mogą pomóc nam obniżyć poziom cukru po jedzeniu. To jest naprawdę dobry zwyczaj, szczególnie jeśli wybieramy warzywa bogate w błonnik. Tutaj możemy wymienić takie warzywa jak brukselka, kapusta, groch, korzeń pietruszki, czy też seler. W tym nawyku chodzi głównie o wypełnienie żołądka, aby opóźnić wchłanianie pozostałych składników z jedzenia, które już będą miały wpływ na nasz poziom cukru. Numer 3. Zadbaj o ruch w ciągu dnia. Moi drodzy, to do czego zawsze namawiam inne osoby z cukrzycą każdego typu, to jest regularna aktywność fizyczna. Dzisiaj jednak nie chcę mówić typowo o sporcie, ale po prostu o ruchu w ciągu dnia. Zobaczcie sami, że w porównaniu z naszymi przodkami, ruszamy się bardzo mało. Wiele osób pracuje z domu, wielu z nas porusza się samochodem, wielu z nas ma pracę siedzącą. No, można oczywiście wymieniać dalej. Nie musimy prać ręcznie. Mamy pralki, mamy zmywarki, mało osób musi kosić trawę itd. Tak itd. Tak ta zmniejszona ilość ruchu, a dokładnie zmniejszona ilość tej spontanicznej aktywności fizycznej, to jest tak naprawdę jedna z przyczyn plagi chorób takich jak otyłość czy też cukrzyca typu drugiego. Z tego właśnie powodu musimy starać się mieć więcej ruchu w ciągu dnia i musimy podchodzić do tego bardzo świadomie. Dlatego to, co polecam Wam robić, to: wchodzić po schodach zamiast używać windy czy ruchomych schodów. Nie wszędzie jeździć samochodem. Jeśli korzystacie z komunikacji miejskiej, to wysiadajcie 1-2 przystanki wcześniej, żeby zrobić po drodze więcej kroków. Nie siedźcie w jednym miejscu po zjedzeniu posiłku, bo to zazwyczaj spowoduje, że dwie godziny po nim będziecie mieli zbyt wysoki poziom cukru albo wymusi to na Was podawanie po prostu większych dawek insuliny. Numer 4. Podaj insulinę wcześniej. Jeśli chcemy obniżyć poziom cukru po posiłku, a jesteśmy leczeni tak jak ja insuliną, no to bardzo ważnym nawykiem jest podawanie insuliny do posiłku z wyprzedzeniem 10-15 minutowym, żeby insulina miała czas na rozpoczęcie swojego działania, zanim zaczną wchłaniać nam się węglowodany z posiłku. Często jednak na drodze staje nam sporo przeszkód, jak choćby nie chcemy, żeby jedzenie nam wystygło. Nie mamy czasu, nie wiemy ile wymienników będzie finalnie miał nasz posiłek itd. Na te problemy jest jedno proste rozwiązanie. Gotuj w taki sposób, żeby z góry wiedzieć, ile insuliny będziesz musiał sobie podać. To, co ja mogę Wam polecić, no to jest zainteresowanie się gotowymi przepisami z policzoną już ilością wymienników. Znajdziecie takie oczywiście w moim sklepie niesłodze.com. Jest tam w tej chwili łącznie 7 różnych e-booków z przepisami skierowanymi do osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością. Jeśli gotujecie według przepisów, no to z góry wiecie ile podać sobie insuliny, więc naprawdę łatwo jest ją podać z wyprzedzeniem. Warto to robić. Piąte: mierz cukier regularnie. No to teraz powiem o nawyku, który powinien stosować dosłownie każdy diabetyk. Regularne mierzenie poziomu cukru, no i oczywiście wyciąganie z niego wniosków, to jest jeden z naszych podstawowych obowiązków. Jeśli korzystacie z glukometrów, no to w zależności od sposobu leczenia powinniście to robić rzadziej lub częściej. Warto wiedzieć, że jeśli. Chcemy sprawdzić, jak dobrze lub jak źle nasz organizm radzi sobie z glukozą, powinniśmy mierzyć cukier naczczo, ale również po posiłkach. To jest bardzo ważne, bo często zdarza się, że cukier naczczo mamy w porządku, ale po obciążeniu się posiłkiem obserwujemy zbyt duży wzrost poziomu cukru, no a to wskazuje na problem z metabolizmem glukozy i jest wyraźnym sygnałem, że trzeba działać. Jeśli chorujecie tak jak ja na cukrzycę typu pierwszego, no to jesteście leczeni insuliną. Przy naszym typie cukrzycy poziom cukru powinniśmy mierzyć znacznie częściej niż przykładowo przy cukrzycy typu drugiego, leczonej powiedzmy samymi tabletkami. Na szczęście żyjemy obecnie w takich czasach, że dostęp do nowoczesnych technologii jest dość powszechny, a systemy ciągłego monitorowania glikemii, jak Dexcom, Freestyle, Libre czy Eversense są objęte w Polsce częściową refundacją, więc naprawdę znacząca ilość pacjentów w Polsce może sobie teraz na nie pozwolić. Zachęcam Was do tego, bo terapia z użyciem systemów CGM to jest niebo a ziemia, jeśli porównamy ją do korzystania z samego glukometru. Te systemy pozwalają nam nie tylko unikać częstego nakłuwania palców, ale dają nam też wgląd w to, jak wpływają na nasz cukier różne sytuacje, jak choćby wspomniany już dzisiaj sport, brak snu czy stres. Szóste, naucz się radzić sobie ze stresem. Stres to jest zmora naszych czasów. Żyjemy szybko, dociera do nas milion bodźców naraz, dookoła dzieje się wiele złych rzeczy, które dodatkowo podsycają niestety media. Trzeba wiedzieć, że stres to jest jeden z czynników, który może wywoływać naprawdę wiele chorób. Są nawet badania, które wyobraźcie sobie, udowadniają, że jedną z przyczyn cukrzycy typu pierwszego może być właśnie przewlekły stres. Stres sam w sobie może nam też namieszać w cukrach. Wie to chyba każdy, kto obserwował swój poziom cukru w czasie jakiegoś ważnego egzaminu. Opór na insulinę w tym czasie może być tak duży, że poziomy cukru przy tych samych dawkach insuliny mogą być znacznie gorsze. Warto więc znać sposoby na radzenie sobie ze stresem i po prostu nad nim pracować. Świetnym sposobem jest choćby regularne uprawianie aktywności fizycznej, o której Wam już dzisiaj mówiłem. Natomiast są też techniki, które pozwalają nam opanować stres w danym momencie. Polecam Wam z nich korzystać. Jedną z takich technik jest tak zwana technika oddychania kwadratowego. Na pewno znajdziecie ją szukając w internecie. Moi drodzy, jeśli tak jak ja chorujecie na cukrzycę typu pierwszego, albo ktoś z waszych bliskich ją ma, to zapraszam was bardzo serdecznie do korzystania z mojej nowej platformy edukacyjnej kursnacukrzyce.pl. To jest platforma z kursem wideo, w którym jesteście wprowadzani w temat cukrzycy od samych podstaw. Jest Mnóstwo praktycznych aspektów choroby, są konkretne porady i liczne przykłady. Dostęp do kursu jest dla Was całkowicie bezpłatny. Wystarczy założyć konto na platformie, do czego zapraszam. Jeżeli będziecie posiadać konto, no to będziecie mogli z łatwością śledzić swoje postępy w ramach kursu, bo między innymi jest tam obowiązek wypełniania testów sprawdzających Waszą wiedzę. Zapraszam bardzo serdecznie. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i jak zawsze życzę Wam dobrych cukrów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!